Twitche? Twitche. Woblery? Jerkbaity. Skuteczne. Bardzo. Ha. A szczupaki, okonie, sandacze, pstrągi również. I nie bez powodu trzymamy w dłoniach najmniejszy rozmiar, jak do tej pory, 9 cm. Występuje jeszcze 11 i 13,5, ale myślę, że 9 jest właśnie najbardziej uniwersalnym rozmiarem do ryb, o których wspomniałeś. Tak, wciąż mamy okres świetny, pstrągowy. Ja wielokrotnie pływałem złowić dużego kropa właśnie na tą przynętę. Okoniowo idealny rozmiar i występuje w każdym rozmiarze w dwóch wersjach pływalności. W wersji pływalności jednej, suspending, natomiast głębokości, na jakiej pracuję ze względu na zastosowany ster. W tym przypadku można powiedzieć klasyka, jeżeli chodzi o woblery twitchowe. Krótki, mały ster, który pozwala przynęcie zejść na około może 2 metry, uda nam się go sprowadzić. Przy dłuższym sterze ta głębokość jest troszeczkę większa. Nie zmienia faktu, że ster nie zmienia aż tak bardzo pracy, ponieważ przy niektórych woblerach długi ster sprawia, że przynętę jest ciężko wprowadzić w tą pracę taką twitchowo odskakującą. W tym przypadku jesteśmy w stanie również tymi podszarpnięciami, mniej bądź bardziej subtelnymi, nadać tej pracy, którą tak bardzo oczekujemy. To jest w ogóle bardzo ważne, żeby reagowała natychmiast po naszym ruchu, żeby szybko wchodziła w pracę. I tak właśnie w tym modelu jest, także. No i do tego ten czarny kolor wygląda niesamowicie, z nutą srebra, małym akcentem takiej agresywnej żółci, zieleni, trochę fioletu, generalnie opalizujący wobler, wygląda pod wodą obłędnie. Oczywiście, powiecie, że przynęta nie powinna się nam podobać, ale myślę, że trochę tej radochy i satysfakcji z używanych przynęt również powinniśmy mieć my sami, natomiast też z całą pewnością sprawdzi się czarny kolor głównie w czasie łowienia okoni bądź szczupaków. Tak, ale jak już mowa o kolorystyce, to jest ona naprawdę szeroka, także zobaczcie to na naszej stronie Westin Fishing. Wszystkie kolory, według mnie dużo pozycji, naprawdę stworzone przez praktyków. Ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam, że przy większych rozmiarach występują trzy kotwice. I tutaj taka drobna uwaga, nie usuwajcie ich, nie obcinajcie, jedynie zaginajcie kotwicę środkową, ponieważ te woblery są wyważone dokładnie przy takich kotwicach o takiej wadze i usunięcie danej kotwicy może wpłynąć na pracę, także taka drobna uwaga, sugestia, dokładnie, aby te kotwice zagiąć, pozostawić taką wagę, a z całą pewnością będziecie zadowoleni z walorów rzutowych, jak również z samej pracy już po umieszczeniu przynęty w wodzie. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, przecież opaskowe sandacze, tutaj też jednostajna praca, bez żadnego szarpnięcia, współosiowa, nie odbijająca, nie wybijająca przez nurt, chyba to jest też ta cecha gwarantująca dużą skuteczność, chociażby w czasie łowienia nocnych sandaczy. Ja już złowiłem naprawdę sporo sandaczy i szczupaków, także sprawdźcie, niezależnie czy łowicie na rzekach, czy na jeziorach, świetna przynęta. My się cieszymy, że jest w naszej ofercie.